31 grudnia 2020 roku. Tak, dzisiaj jest dzień. Pewnie jak będziemy oglądać ten film za 10-20 lat, będziemy wspominać, jaki to był ciężki rok. A jutro mamy już 1 stycznia 2021 roku. I dlatego ten rok chcemy rozpocząć dobrze. I udajemy się w Gorce na noc sylwestrową z biwakowaniem. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jest ze mną tam Konrad z tyłu. Właśnie się przybiera, więc lecimy teraz do góry. Zapraszam. Na sam szczyt Magórki prowadzi zielony szlak z miejscowości Jaszcze. Jednak my wybieramy inną opcję i zatrzymujemy się na końcu drogi w miejscowości Ochotnica Dolna i planujemy ewentualnie zrobić tutaj małą pętelkę. Samo podejście składa się z asfaltowej drogi, przy której mijamy przepiękne domy, które wchodzą w skład kultury włoskiej. Po prawie 2 kilometrach droga się kończy i musimy teraz sami trafić na zielony szlak. No i niestety skończył nam się asfalt i teraz musimy iść tutaj do góry, jakoś na przełaj. Bo wiecie, tutaj nie ma szlaku, tak? Tu się idzie jakoś tak trochę na czuja, trochę drogą. Słonko już świeci, więc też już troszkę lepiej te górki wyglądają z tyłu za mną, więc mam nadzieję, że też będzie ładna noc i ładny poranek, ale to już na spokojnie, więc widzimy się na szczycie, czy powiedzmy o na wieży. Raz, dwa, trzy i jesteśmy, moi drodzy. Ależ tutaj wieża jest piękna. No niestety, ale się ściemnia powoli. Może nie widać, że gdzieś tam dalej trzeba iść do lasu, pozbierać jakieś drewno na opał. Wiadomo, jakieś stare, takie, które już leży, gdzie nie ma jakichś innych zwierzątek, mrówek, bądź jakieś inne rzeczy, by rozpalić coś i zrobić dobrą kolację sylwestrową. Ojejku, tego tutaj nie widać, ale naprawdę gdzieś tam już powoli Tatry się pokazują. Ja teraz na nie patrzę. Tak naprawdę 2/3. O, nie mogę się doczekać, co to będzie. A tutaj, a propos samej wieży, wchodzenie bardzo, ale to bardzo męczy. Zanim pójdziemy szukać opału, to tu jest świetna chatka za nami. Ale chatka to jeszcze jest nic, bo przed chatką, może tego aż tak nie widać, ale zaraz wam pokażę, jest świetne miejsce na takie, no, nazwijmy to ognisko, z kozą. Wow, naprawdę jestem zaskoczony tym miejscem. Niebo jest piękne, tam takie fioletowo-różowe. Więc teraz idziemy obrać opał. Jeszcze nie wiem, czy będziemy spać. Czy będziemy spać tutaj w tej wiacie, czy tam na wieży, czy będziemy może obierać to miejsce przy ognisku. Więc to jeszcze czekam, aż kąt tutaj do nas dotrze i będziemy decydować. Ale wam powiem, że no mega się zapowiada. Jestem bardzo naprawdę taki... Cieszę się po prostu, że pomimo tego roku 2020 mogę przyjść tutaj i dobrze go zakończyć. Dobra, koniec sentymentów, lecimy po opał. Jeszcze powiem sami kwestii opału, to najlepiej zawsze odejść trochę dalej od chatki, dlatego że zazwyczaj gdzieś tutaj wokoło już wszystko jest wycięte, ale poszukać jakichś takich drzew, które się przewaliły, albo były stare, albo jakieś kalny, i z nich właśnie wziąć sobie coś na opał, przytaszczyć, osuszyć, no i po prostu się ogrzać, no albo zrobić sobie coś do jedzonka. Więc ja wchodzę teraz do lasu i zobaczymy, co my tutaj mamy. Thank you.
No moi drodzy, minusem taki wyjść w zimie jest to, że robi się bardzo, ale to bardzo szybko ciemno i nie wiemy co robić, więc myśmy po prostu stwierdzili, że pójdziemy spać. Więc jest teraz w 9:30, spaliśmy sobie 3 godzinki w takim romantycznym miejscu, tam jest kondzio. A poszliśmy o 18 gdzieś? No poszliśmy o 18, no. Ciemno, zimno i nie ma co robić. A to jest świetny patent, polecamy w góry, można zabrać znicze, długo się palą. No naprawdę. Więc my teraz sobie idziemy, jak patrzyłem na zegarek przed chwilą, było, wam powiem ile stopni, tam, minus 2 stopnie. Nie wiem, czy będzie widać, chyba nie, bo ostro się łapie. Tak to już jest, jak się kręci, późno minus 2 stopnie, a temperatura komfortowa. Więc my jeszcze dalej sobie leżymy i wstajemy za jakąś godzinkę, żeby ponownie rozpalić ognisko na i Sylwestra. Przygotować się na Sylwester przywitania tego 2021 roku. No moi drodzy, jest 11:30, 24:00 co prawda. Idziemy sobie powoli do góry na wieżę, żeby się rozstawić i dobrze przywitać nowy rok. Może jakieś zdjęcia Tatr uda się zrobić, choć wątpię, bo niestety jest troszkę ciemno. Ale rano mam nadzieję, że wschodzik będzie piękny, że wstaniemy na wschód i no to będzie coś do oglądania. A teraz idziemy na wieżę, parę zdjęć, no i widzimy się o północy. Moi drodzy, w końcu skończyliśmy 2020 rok i rozpoczniemy 2021. I on był tak piękny jak ta dzisiejsza noc. Piękna, niesamowita i dzika. Moi drodzy, my teraz delektujemy się tymi widokami i wycimy się przy ognisku. Ja właśnie tutaj sobie robię herbatkę. Parną i miodek. Będzie to naprawdę bardzo dobra opcja na noc. Jak widać, woda na herbatkę jest gotowa. O, no elegancko. Więc teraz jedynie co zrobić, to zalać i spanko. Spanko. No i tą herbatką oraz pączkiem noworocznym od teściowej, moi drodzy, kończymy tego Sylwestra dzisiaj. Ale dobra herbata z miodem. I widzimy się rano na wschodzie słońca, więc my teraz tutaj tylko relaks i spanko. Piękny poranek i Tatry. Dzień dobry. Ten dzień będzie dobry. Jest tam powoli świt. Nie było tak zimno. Minus 4 stopnie. Znaczy no troszkę jest zimno, ale nie jest tak jak już myśleliśmy. Ja odejdę teraz na chwilę na wieżę widokową i popatrzymy sobie na Tatry, jak one się budzą do życia. Thank you.
Mam takie powiedzenie, że zrób wszystko, by być w swoim życiu aktorem, reżyserem, scenarzystą, montażystą. To ty sprawiałeś, żeby twoje życie było dobre. Nie czuję tego od innych, ale po prostu chwyć swoje życie do ręki, do garści i zrób z nim to, co chcesz. Ale żeby to było dobre oczywiście. Przepięknie, naprawdę. Tam jest nasza chatka, gdzie nocowaliśmy. O, tu! A tam są Tatry. No, trzeba się zbierać, ale z jednej strony się nie chce. Ojejku, dobra. To jeszcze spróbujemy zrobić jadanko. A po śniadanku lecimy. No i gdzie lecimy? Oczywiście, że w Tatry. Ale czy mi starczy baterii, by to nagrać, to jeszcze nie wiem. To się okaże, ale teraz musimy zjeść porządne i ciepłe śniadanko. Przed chwilą mówiłem wam, byście byli reżyserami swojego życia i tak dalej. I powiem wam, że jest w tym jeden plus. Bo jeśli coś wam się nie uda, możecie być tylko obrażeni na siebie. No i my mieliśmy z Konradem robić jajecznicę. No ale niestety nasze jajka nie wytrzymały i zamarzły. No jest troszkę zimno, jakieś minus 3-4 stopnie. Nie będziemy brać jajek do śpiwora, bo jest to, nie oszukujmy się, dość niebezpieczne. Ale następnym razem zrobimy tak, że wezmę sobie butelkę, taką półlitrową i tam już zrobię sobie taką mieszaninę z jajek, wrzucę i wtedy będę spał w śpiworze. Ale tak to faktycznie, no, jajka są wrzucenia, dlatego zupka chińska na śniadanie będzie. Wody powoli już nie ma, więc wodę, którą uzyskamy, to oczywiście ze śniegu. No, więc robimy sobie teraz ciepłe śniadanko. I powoli na dół, do świata. Od razu grzeje. O. Elegancko. To jest w ogóle takie dziwne, bo wiele osób mówi, że sport to zdrowie, chodzenie po górach jest zdrowe, a tak często ludzie w górach jedzą śmieciowe jedzenie. Ja też przecież chcę, nie? Zupka chińska. Ale naprawdę, no. Niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem, kiedy nie jadł w górach zupki chińskiej. No. Dobra, okej, okay. My się zbieramy, pokażę wam jeszcze środek chaty, jak wygląda. No i lecimy na dół, bo zaraz się okaże, że w Tatrze to będziemy dopiero w południe albo później. A tak nie chcemy. Tak wygląda chatka w środku. To są śmieci, które są nasze, ale pozbieraliśmy jeszcze od innych ludzi. Gdzieś tam były śmieci, tam były śmieci, więc sprzątajmy po sobie, czasami niestety po innych, a spaliśmy tutaj. Tutaj mieliśmy rozwinięty tarp i mieliśmy tutaj materace. No nie było tak, że jest tutaj taki mały prześwit, jak widać, ale on nie sprawia, żeby jakoś bardzo wiało, dlatego że noc była także spokojna, więc spada elegancko, jest piękny, jak widać tutaj. O, nie wiem, czy się uda, chyba nie, jest tam widać piękne górki, ale słonko świeci w oczy. Niesamowicie, żegnamy się z tym pięknym miejscem. Cudowna noc, cudowny poranek. Śmieci zabieramy ze sobą. No i co wam mogę powiedzieć? Dzięki, że byliście ze mną w tym miejscu. I powiem tak. Zostało mi takie 60% baterii, więc my teraz zmierzamy w Tatry.
to może wam coś się pokażę, ale pewnie nie zrobię nowego vloga, dlatego tutaj taki bonus, nie będą Gorce i Tatry, więc przenosimy się w największe góry w Polsce, raz, dwa, trzy i jesteśmy, moi drodzy, tutaj stanęły się już Tatry, jesteśmy właśnie w Kirach, czy Kir, nie wiem, czy to się odmienia, ale właśnie zmierzamy na Halę Ornak na spokojnie dzisiaj, po prostu jakby się przejść bez szaleństw. Tak, na nowy rok, w sam raz, żeby się rozruszać. No i zobaczymy, jak wyglądają Tatry w tym miejscu, bo szczerze powiedziawszy, nigdy jeszcze na Hali Ornak nie byłem. Więc jest to bardzo ciekawe, więc zapraszam do oglądania. Zapraszam na kącik kulinarny. No i spróbujmy tej pomidorowej. Jest bardzo dobra. Naprawdę. No, 12 zł może drogo. Ale jest dużo. Więc pomidorowa jak najbardziej. Tutaj na Ornaku. Polecam, a teraz czekam na schabowego. A teraz schabowy. Porcja duża. Zobaczmy pierwsze wrażenia. Kapusta kiszona. Zimna, ale jest kwaśna. Zimna. No i ziemniaki tradycyjne z wody. No to ziemniaki. Ale schabowego dużo, więc 28 zł nie jest tak źle. Na takie danie. My też siedzimy na szybko, wypijemy sobie jakąś kawkę czy coś. No i wracamy. To koniec kącika kulinarnego. No i żegnamy się z tym pięknym schroniskiem. Naprawdę bardzo mi się podobało. Dobre jedzenie. No może troszkę drogie, ale no co, schroniska muszą się z czegoś utrzymać. No i to koniec, moi drodzy. Uwaga, bo jedzie ktoś na mnie. To koniec dzisiejszego vloga i wczorajszego. Dzięki, że byliście ze mną. No i do zobaczenia gdzieś na szlaku, więc dobrego dnia bądź wieczoru. Cześć. Trying to act like they all taught me.